Witam wszystkich w kolejnym zestawieniu newsów. Dzisiaj porozmawiamy sobie o powrocie Tobeya Maguire'a do MCU jako sami wiecie kto. Później porozmawiamy sobie troszeczkę o wrogu w Deadpoolu 3. Mamy nowe informacje o Mission Impossible 8, czy raczej Dead Reckoning część druga, o drugiej części Wiedźmina 3 i o Blue Beetle. I właśnie od Blue Beetle zaczniemy. W momencie nagrywania tego materiału Warner Bros. Zrobiła taką pre-premierę. To znaczy po prostu pokazali bardzo wcześnie film tym największym fanom Blue Beetle. Jest pierwsza reakcja, która mówi, że jest to film pełen serca, jest to list miłosny do bycia latynosem oraz celebracja każdej wielkiej hollywoodzkiej produkcji superbohaterskiej. W tym momencie jest to jedyna reakcja, którą udało mi się gdzieś tam odnaleźć. Pewnie będzie się pojawiało tego więcej wraz z kolejnymi godzinami, także będę śledził to wszystko, jak to się rozwija. A sam film opowiada o dziwnym superbohaterze, o którym wcześniej nie słyszałem. Jest to historia Jamiego Reyesa, który niedawno skończył college i wrócił do domu. W domu odkrył, że coś jest nie tak. Szukając swojego życiowego celu, Jamie niespodziewanie staje się posiadaczem starożytnego reliktu, czyli skarabeusza, który daje mu niespotykane moce. No więc jest taka strona Box Office Pro, na której możecie znaleźć różne predykcje dotyczące zarobków każdego z filmów. No i Blue Beetle nie wygląda tam zbyt kolorowo. Prognozy Box Office Pro mówią, że film otworzy się w Stanach Zjednoczonych z wynikiem około 15 milionów dolarów. Będzie to zatem najgorsze otwarcie w historii DCEU, oczywiście jedno z najgorszych otwarć w ogóle. No i tutaj chciałbym zaznaczyć, że film ma budżet 120 milionów, także otworzy się z zaledwie 10% wynikiem budżetu. Na przykład dla porównania Barbie przekroczył budżet w weekend otwarcia, Oppenheimer prawie przekroczył budżet w weekend otwarcia, tak więc tu nie chodzi o to, że ludzie nie chcą chodzić do kina, bo się boją czy coś, czy nie mają pieniędzy, tylko chodzi o to, że umówmy się, DCEU robi gówniane filmy. Oczywiście nie wszystkie, kilka mi się podoba, ale w większości oceniane są bardzo, ale to bardzo nisko, szczególnie te ostatnie. Serwis przewiduje również, że ostateczne zarobki filmu będą sięgały zaledwie 55-60 milionów dolarów. Miejmy nadzieję, że reszta świata podciągnie ten wynik, ponieważ 50 milionów, czyli około połowa zarobków budżetu, to naprawdę kiepski wynik. Jeżeli tak byłoby, to oznaczałoby to, że będzie to kolejna z rzędu finansowa klapa DCEU, czy ogólnie Warner Bros. I filmów superbohaterskich. Niedawno Flash okazał się gigaklapą, Shazam 2 okazał się gigaklapą, Black Adam 2 okazał się gigaklapą, no i teraz Blue Beetle prawdopodobnie okaże się gigaklapą. Jednocześnie przypominam, że James Gunn powiedział, iż Blue Beetle będzie częścią nowego DC Universe, tak więc miejmy nadzieję, że prognozy będą nieco wyższe i James Gunn nie zmieni swojego zdania. No, myślę, że tak czy siak, skoro już tak powiedział, to raczej swojego zdania nie zmieni. Blue Beetle był tworzony pod szyldem DCEU, ale będzie częścią DCU. Tak więc prawdopodobnie James Gunn zmieni jedną, dwie albo wszystkie rzeczy dotyczące Blue Beetle. No i nie pozostało nam nic innego, jak tylko czekać. Premiera filmu jeszcze w wakacje 2023, a my przechodzimy do zwiastunu drugiej części trzeciego sezonu Wiedźmina, czyli ostatniej szansy, aby zobaczyć Henry'ego Cavilla jako Geralta z Rivi. No i powiem wam, że no nieco smuteczek, ponieważ Henry Cavill to Geralt z Rivi. W każdym razie, właśnie pojawił się pierwszy zwiastun drugiej części trzeciego sezonu. Trwa 2 minuty 16 sekund i jest napakowany akcją. I teraz tak, wiem jakie są recenzje tego serialu. Pierwsza część trzeciego sezonu spotkała się z gigantyczną krytyką fanów. Już 27 lipca na Netflixie będziemy mogli obejrzeć 3 ostatnie odcinki Wiedźmina. No i właśnie pojawił się zwiastun, który jest napakowany akcją i który, muszę powiedzieć, że wygląda nieźle. Ale... To jest tylko zwiastun. Zobaczymy, jaki będzie finalny produkt. Mam nadzieję, że będzie to godne pożegnanie Henryka
kawiora. Mam nadzieję, że będzie to godne pokazanie tego, kim i czym jest Wiedźmin dla wielu fanów. No i miejmy nadzieję, że czwarty sezon będzie znacznie, ale to znacznie lepszy. Co wiemy na temat drugiej części trzeciego sezonu? No w sumie niewiele. Wiemy, że na przykład rozpocznie się dokładnie w momencie, kiedy zakończył się trzeci sezon, część pierwsza, czyli Geralt z nożem, czy sztyletem, czy mieczem, czy czymś tam przy gardle. Tak więc na samym początku już czeka nas niezła akcja. No i Ciri jest teraz wojownikiem mocy, Power Rangerem. Tak więc no tego po prostu nie można ominąć. Również nie można ominąć Mission Impossible Dead Reckoning część druga, ponieważ reżyser Christopher McQuarrie powiedział co nieco na temat wyczynów kaskaderskich Toma Cruise'a w kolejnej części. No i te będą wręcz niesamowite. Generalnie Christopher McQuarrie i Tom Cruise pracując nad każdą kolejną częścią próbują zwiększyć ryzyko, jakby zwiększyć tempo, zwiększyć akcję, po prostu zrobić wszystko lepiej, więcej i szybciej. No i wygląda na to, że mamy już dwa różne, jakby dwie akcje, które Tom Cruise będzie wykonywał w kolejnej części. Pierwszą jest jakby zwisanie z samolotu, który jest do góry nogami. Kurde, Tom Cruise jest naprawdę gigaczadem. Co do tego nie ma wątpliwości. I ta sekwencja jest potwierdzona zdjęciami z planu filmowego. No i teraz McQuarrie powiedział, że będzie sekwencja w wodzie, pod wodą. I chcieliby, aby była lepsza niż w Rogue Nation i w Edge of Tomorrow. Bo tamte sceny podwodne po prostu nie pasowały Tomowi Cruise'owi i McQuarrie'owi. Po prostu czegoś tam brakowało. McQuarrie powiedział dla serwisu Collider, że w tamtych czasach nie wiedzieli zbyt dużo na temat takiego rodzaju wyczynów kaskaderskich, nie mieli zbyt wielkiego doświadczenia, uczą się na błędach i teraz chcieliby po prostu zwiększyć poprzeczkę, jeżeli chodzi o podwodne wyczyny Toma Cruise'a. Jeżeli chodzi o drugą część, czyli Dead Reckoning, to większość filmu jest już nagrana, tak więc mam nadzieję, że twórcy pracują gdzieś tam za biurkami, za komputerami, aby to wszystko skleić w jedną całość, a tuż po strajku aktorów Tom Cruise będzie mógł wrócić na plan filmowy, dokończyć film, tak aby ten miał premierę latem 2024, tak jak na razie zapowiada plan. A my przechodzimy do MCU, ponieważ Den of Nerds podzielił się takim dziwnym tweetem, który mówi o wrogu w Deadpoolu 3. Najnowsze plotki mówiły o tym, że Wanda Maximoff, czyli Scarlet Witch, będzie wrogiem w Deadpoolu 3. Jednak on powiedział, i to jest na razie plotka, no niczym nie potwierdzona, po prostu gość z jakiegoś większego serwisu newsowego powiedział, że tak będzie. Tak więc to jest jakby jego słowo. Wiecie, no, dobra. Także mamy to już z głowy. W każdym razie, Josh z Den of Nerds powiedział, że Wanda Maximoff nie wystąpi w Deadpoolu 3, aczkolwiek jest wspomniana z imienia jakby i nazwiska, czy z pseudonimu. A wrogiem w Deadpoolu 3 ma być znajoma twarz z Ziemi 616. No więc tak sobie przeskanowałem całe MCU i kto to może być? Josh Brolin wystąpił w Deadpoolu jako Cable i w MCU jako Thanos. Czyżby to był Thanos? Wątpię. Ultron? Były plotki, że Ultron ma powrócić do MCU. No może być taka możliwość. Kto to może być? Kang Zdobywca, który jest teraz wrogiem multiversum. Deadpool 3 będzie jakby multiversalnym, jakby wiecie, filmem. Jest taka szansa. Jak myślicie, która z tych trzech osób, Thanos, Ultron czy Kang Zdobywca, ma największe szanse na bycie wrogiem w Deadpoolu 3, jeżeli to nie będzie Scarlet Witch? A może macie kogoś innego na myśli? Dajcie mi znać w komentarzach poniżej, a my przechodzimy do tematu dnia, czyli pojawiły się plotki, jako żeby Sam Raimi i Tobey Maguire mieli wrócić do MCU, aby nagrać
kolejnego Spidermana. I zaraz wam powiem, dlaczego to jest fake. Zacznijmy od tego, że Sam Raimi był reżyserem najlepszych filmów o Spider-Manie, czyli Spider-Man z 2002, 2004 i 2007. Gwiazdą tych trzech filmów był oczywiście legendarny Spider-Man Tobey Maguire. No i od tamtego czasu ucichło. Były plotki, że miał się pojawić film Spider-Man 4 z Tobeym Maguire'em i samym Raimim za kamerą. Wrogiem miał być Vulture, ale studio zrezygnowało z tego pomysłu po reakcji na trzecią część, która była po prostu najsłabsza, umówmy się. No i sam Raimi powiedział, że już nie wróci do Spider-Mana, do filmów superbohaterskich, jednak wrócił jako reżyser w Doctor Strange in the Multiverse of Madness. Tam powiedział, że już zostawił za sobą ten hejt i chętnie powróci, szczególnie, że będzie mógł pracować z Bruce'em Campbellem, który jest jego świetnym znajomym. W No Way Home powrócił Tobey Maguire jako Spider-Man. Nie był to film jakby jego, ale był jego naprawdę dużą częścią. Tak więc zarówno Tobey Maguire, jak i Sam Raimi mieli swój udział, mieli swój występ jakby ponownie. Tak więc, teraz, mając to na uwadze, jeden z aktorów ze Spider-Mana, Sama Raimiego, udzielił wywiadu serwisowi Comic Book. Mówię tutaj o Tomasie Haydenie Churchu. I on tam powiedział dokładnie, że słyszał plotki, że zawsze były jakieś plotki, że Sam Raimi zrobi nowego Spider-Mana z Tobeyem Maguire'em. I jeżeli to się wydarzy, to ja chciałbym, czyli ten aktor, Thomas Hayden Church, chciałby wystąpić w tym filmie, zrobić przynajmniej małe cameo. Tuż przed premierą Doctor Strange in the Multiverse of Madness Sam Raimi powiedział, że bardzo chętnie zrobi kolejny film z Tobeyem Maguire'em jako Spider-Man i że jeżeli nadarzy się taka okazja, to bardzo chętnie. No i teraz tak. Dla Fandango Sam Raimi powiedział, że zrozumiał, że w MCU wszystko jest możliwe, każdy team-up jest możliwy, kocha pracę z Tobeyem Maguire'em, kocha pracę z Kirsten Dunst, tak więc wszystko jest możliwe i bardzo chciałby zrobić kolejny film, jeżeli Tobey Maguire będzie chciał wystąpić oczywiście. Pewnie doskonale pamiętacie, ale na początku 2023 pojawiły się plotki, że Sandman ma powrócić. W tej roli oczywiście Thomas Hayden Church w kolejnym filmie o Spider-Manie. Jaki to będzie film? Nie mamy zielonego pojęcia. Czyżby to był Beyond the Spider-Verse? No zobaczymy. Właśnie, mówiąc o Beyond the Spider-Verse, tam pojawił się też Tobey Maguire i Andrew Garfield. Niestety nie były to nowe sceny, a raczej sceny wykorzystane z poprzednich filmów Sama Raimiego. Aczkolwiek było to już drugi raz, kiedy zobaczyliśmy Tobeya Maguire'a w niedawnych filmach superbohaterskich. No więc na Twitterze Alex Perez pojawił się wpis, że nie, zatrzymajmy tą karuzelę i to się nie wydarzy. No i moja pierwsza myśl była dokładnie taka sama. Tobey Maguire już nie wystąpi jako Spider-Man z kilku powodów. Po pierwsze, myślę, że już jest dla niego za późno. Kevin Feige już dawno jakby ruszył dalej. Studio Sony ruszyło już dalej z jego historią. Poza tym aktor w 2023 ma 48 lat. Jest to trochę za dużo, aby wcielić się w nastolatka Spider-Mana. Aczkolwiek jest taka historia, którą widzieliśmy w sumie w Into the Spider-Verse i Beyond the Spider-Verse. Mówię tu oczywiście o historii Petera B. Parkera i jego córki Mayday Parker, która stała się również Spider-dziewczyną w komiksach. Jeżeli coś takiego by powstało, to widzę tą historię jako jedyną ze względu na wiek Tobeya Maguire'a, która mogłaby zostać zekranizowana. On i Mary Jane są już na superbohaterskiej emeryturze, to znaczy on jest, a Mary Jane po prostu jest z nim. Mają sobie spokojne życie, no i mają córkę Mayday Parker, która uczy się być superbohaterem. I Peter Parker, w sensie Tobey Maguire, jest jej mentorem. Jeżeli Spider-Man 4 pojawi się na ekranach kin, jeżeli będzie to kontynuacja
filmu z 2007 i jakby trylogii Sama Raimiego, to uważam, że to powinna być jedyna droga, w którą powinni wejść, którą powinni kroczyć. Żadna inna, żaden film z Vulture'em jako wróg, no czy może być Vulture, ale wtedy będzie wrogiem Mayday Parker? Nie wiem, czy będzie za młoda, no ale to zależy od scenariusza, bo na pewno nie Tobeya Maguire'a, bo to wyglądałoby po prostu komicznie. Musieliby zrobić całą walkę Spidermana z CGI, a to mogłoby nie wyglądać zbyt dobrze, patrząc na ostatnie wyczyny studia związanych z efektami specjalnymi w ostatnich filmach superbohaterskich, bo te były po prostu kiepskie. No ale zobaczymy oczywiście, jak będzie. Dajcie mi znać, co o tym sądzicie. Dajcie mi znać, czy chcielibyście, aby Tobey Maguire powrócił w Spider-Manie 4. Co miał na myśli Thomas Hayden Church? Czyżby on słyszał na przykład te plotki od Sama Raimiego, albo Kevina Feige, albo kogoś związanego z Sony na temat, wiecie, czwartego Spidermana, czy po prostu wszedł w internet, napisał sobie swoje nazwisko, Thomas Hayden Church, i nagle pojawił się artykuł: Thomas Hayden Church pojawi się w Spider-Manie 4 jako Sandman, jako cameo, i powiedział: o kurde, Spider-Man 4 powstaje, i powielił tą informację. Tak więc to też jest taka możliwość. Rozpisujcie się w komentarzach poniżej, trzymajcie się, na razie.